Cześć, witajcie. Tym razem na kanale chciałbym Wam przedstawić kolejny miniaturowy odbiornik ze stajni Eltry. Jest to odbiornik tranzystorowy Ela. Jak widzicie, w oryginalnym opakowaniu, niezniszczonym, to jakby prosto z półki ze sklepu, jest to odbiornik MOD 729. Stan opakowania bardzo dobry, niezniszczony, oryginalny, a w środku odbiornik Ela. Odbiornik zachowany w stanie bardzo dobrym, to za chwilkę go omówimy, oraz w zestawie oryginalna dokumentacja do tego odbiornika. Mamy tutaj karta wyrobu, data produkcji 20 styczeń 78 rok, podbita przez różne osoby, strojenie Petrze, Stanisław Trzyżewski. Tutaj skrzynkowanie Lidia Rezmer. Teresa Tupik. Trudno powiedzieć. Tak więc mamy taką kartę wyrobu z pieczątkami osób, które tutaj weryfikowały ten odbiornik. Co jeszcze? W pudełku znajdziemy, tu jest prawdopodobnie klasycznie schemat radyjka, zgadza się. Jak przystało na porządną firmę, znaleźliśmy w środku opakowaniu schemat ideowy, odbiorniczka. W końcówce mocy pracuje wzmacniacz TAA611B. Tak już wcześniej wspominałem, w późniejszych wersjach odbiorników pojawiały się układy ze stajni CEMI UL1490. Tak jak wspominałem również, układy mogą pracować zamiennie, lecz należy zmienić podłączenie dwóch czy trzech kondensatorków przy dwóch wyprowadzeniach tegoż układu, ale wszystko jest omówione w dokumentacji, więc tutaj nie ma z tym problemu. Ok, co jeszcze znajdziemy w tym opakowaniu? Tutaj mamy, to zaraz zobaczymy, oryginalna instrukcja obsługi. Odbiornik radiowy Ela MOD 729. Zachowana w bardzo dobrym stanie. Opis schematyczny, co gdzie się znajduje. Jak podłączyć baterię. Numer fabryczny 5923, data produkcji 27 stycznia 78 roku. Sprawdzimy sobie, czy ten numer pokrywa się z numerem w odbiorniku. Kolejny kupon. Tak się wygląda instrukcja obsługi dla tego odbiorniczka. Została nam jeszcze karta gwarancyjna. Numer fabryczny się zgadza, 5923.
województwie przedsiębiorstwo handlu wewnętrznego w Kaliszu. Sprzedano 25 października 1978 roku. Przepraszam. Widać, że radyjko nie było naprawione. Wszystkie kartki kuponowe są niewypełnione i nieoddarte. No to wychodzi, że mamy odbiornik w stanie zerowym, nienaprawianym, zachowanym w bardzo dobrym stanie. Ok. Jak widzicie, odbiornik zachowany w bardzo dobrym stanie, niezniszczonym, nic nie jest popękane. Obudowa jest idealna. Tutaj mamy miejsce, gdzie otwieramy odbiornik. Z tyłu gniazdko na słuchawki. Przełącznik wyboru zakresów fal średnie, długie. Unitra, Eltra. Tutaj jest kieszonka na baterię 9V. Zobaczmy, czy jest numer seryjny. Jest 5923. Czyli zgadza się z dokumentacją 5923. Z przodu odbiornik prezentuje się tak. Biała obudowa. Szybka z okrągłą skalą, napis ELA. Dookoła rant odbiornika posiada srebrne wykończenie. Z boku odbiorniczka, tak jak w przypadku odbiornika Eltra 50, mamy pokrętło do strojenia oraz zintegrowany włącznik z potencjometrem głośności. Z drugiej strony jest zamocowany haczyk z gumką do przełożenia przez nadgarstek. Oczywiście, jak zobaczycie, po tylu latach gumowy rzemyk jest naprawdę w pełni giętki i elastyczny. Nic się nie łamie. A to jest naprawdę bardzo długi okres czasu. Już minęło od momentu, kiedy to radyjko wyszło z fabryki. Ok, to tak się radyjko prezentuje. No to teraz otwórzmy to radyjko. Podobna sytuacja jest jak z radyjkiem Eltra 50. Przed otwarciem tylnej obudowy znajdują się, tak jak wspominałem poprzednio, zarówno z tej i z tej strony plastikowe zaczaski, jak również u góry też, w tym miejscu i w tym miejscu. Tutaj nawet od środka będzie widać, że jest ten zaczask widoczny. Aby otworzyć tą tylnią część bez najmniejszego problemu, należy wcześniej wysunąć gniazdko od słuchawek, żeby nie uszkodzić tych przewodów cienkich, które tutaj idą do głośniczka. O. I w tym momencie mamy pewność, że nie wyrwiemy tych przewodzików. No, proszę zobaczyć, jakie one są cieniutkie. Jest naprawdę duże ryzyko, że przy otwarciu, szarpnięciu tę cienką krosówkę jesteśmy w stanie przerwać. I teraz, aby otworzyć radyjko, wystarczy delikatnie podważyć tutaj paznokciem chociażby, albo cienkim, płaskim śrubokrętem delikatnie tą część obudowy i tą klapkę ściągniemy. Ja to wykonam poza kadrem i za chwilę do Was wrócę. Już jesteśmy z powrotem. Obudowę delikatnie otwarłem i co kryje się wewnątrz tego małego odbiorniczka? Zacisk baterii. Widzimy, że trzeba będzie go wymienić, ponieważ odpadła
jedna z części tutaj do połączenia bateryjki. Tutaj mamy gniazdko do słuchawek, głośniczek tonsilla, antenę ferytową, kondensator strojczy, powietrzny, przełącznik zakresów, potencjometr z włącznikiem, układ wzmacniacza. O, i co ciekawe, na Sonacie był układ TAA, a tutaj już mamy układ CEMI, o którym wspominałem, czyli te zmiany zostały tutaj wprowadzone. Pozwólcie, że sobie o 1490. Czyli tak jak wspominałem, że układy są zamienne, ale trzeba dokonać małej modyfikacji dwóch czy trzech kondensatorków przy dwóch wyprowadzeniach układu i układy działają bezproblemowo w tych odbiorniczkach. Co tu jeszcze widzimy? Trymer do zestrojenia anteny, tranzystorki, BF214, tutaj jest jakiś inny schowany, pewno BF194, jedna z diod germanowych, tutaj u góry jest druga dioda germanowa, filtry. Tak się prezentuje miniaturowe radyjko z L3 wewnątrz. Za chwilę sobie je uruchomimy, zobaczymy, czy radio działa, bo przyznam się szczerze, nie sprawdzałem, nie wiem, czy to radio działa. Tak było kupione, odłożone na półkę i w oryginalnym opakowaniu cieszy oko po prostu. Dobrze, składam odbiornik, podpinam baterię i zaraz do Was wracam. Zasilanie dodatkowo podłączyłem z naszego zasilacza laboratoryjnego. Ustawiłem na nim 9 V. A to tylko z tego względu, żeby upewnić się, czy radyjko nam ruszy, ponieważ jest pewien problem, że nawet na baterii, którą próbowałem podłączyć do tego radyjka, tutaj proszę, mam baterijkę 9V, żeby nie było, niestety radyjko milczy. Więc coś jest nie tak, ponieważ radio nie działa. Ale co ciekawe, radyjko nawet nie bierze żadnego prądu. Jest cisza po prostu. Tak jakby gdzieś była przerwa dopływie po prostu prądu do tego radyjka. Zobaczcie sami. Każda próba włączenia coś się pokaże i za chwilę cisza. Nic, radyjko 0,0,0 pobiera prądu. Są delikatne wahania, ale po prostu nic, cisza. A w głośniczku nawet delikatnego szumu nie słychać. Więc niestety radyjko, mimo chęci zaprezentowania, jak odbiera na zakresie fal długich bądź średnich, niestety się nie udało. Radyjko trzeba będzie zweryfikować na warsztacie, co mu dolega. Prawdopodobnie jakaś drobnostka, bo raczej wątpię, żeby układ wzmacniacza był uszkodzony, bo to byłby większy prąd pobierany niż tamte chwilowe wahania 7, 5, 4 mA. Tak więc na warsztacie oczywiście radyjko się pojawi. Sprawdzimy, pomierzymy i spróbujemy zlokalizować usterkę tego odbiornika. I spróbujemy to radyjko naprawić. Po naprawie oczywiście zweryfikujemy strojenie, czy jest prawidłowe, czy trzyma się w tych swoich określonych tutaj częstotliwościach.
I oczywiście radyjko po naprawie zostanie odłożone do oryginalnego opakowania wraz z dokumentacją i zweryfikujemy, co może być też jeszcze nie tak, ale mówię, to w późniejszym terminie. Tak więc zapraszam do subskrypcji, oglądania i niebawem to radyjko pojawi się na kanale, na serwisie i będziemy starać się je ożywić. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej!